Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Panie marszałku, Wysoka Izbo, pani premier. Od czasu, kiedy zdecydowaliśmy się złożyć wniosek o konstruktywne wotum nieufności z różnych stron sceny politycznej, a najgłośniej ze strony PiS-u, jak słyszeliśmy, jest śmiech, prychanie, niezadowolenie. A bo to znaczy tylko tyle, co widzimy od wielu, wielu miesięcy, od półtora roku. Nie rozumiecie, co to znaczy demokracja parlamentarna. Nie wiecie, co to znaczy. Bo zawsze jest takie pytanie i zawsze będzie, czy to ma sens, czy takie wnioski mają sens, jeżeli większość parlamentarna jest taka, jaka jest, jeżeli arytmetyka sejmowa jest bezwzględna. Tak jest, ale to przecież normalne narzędzie, instrument demokracji parlamentarnej. Też broń, oręż opozycji, żeby doprowadzić do debaty, żeby rozmawiać o jakości rządu, o tym, co dalej. I wiem, że to wam się nie podoba, bo wam się demokracja i parlament nie podoba, ale musicie z tym żyć. Dlatego to bardzo jasne i takie oczywiste. Rozmawiamy o konkretnych ministrach, o ich zaniechaniach, błędach, o szansach, jakie marnują. Składamy wnioski o wotum nieufności. Chcemy ich odwołać. Rozmawiamy, ale w tej sytuacji ta sytuacja jest inna. Ponieważ nie mogę się zgodzić, nie możemy się zgodzić na to, żeby powiedzieć, że to jest strata czasu, że ta debata jest niepotrzebna, że możemy rozmawiać o czymś innym. Nie, musimy rozmawiać o Polsce, bo to jest dzisiaj najważniejsze. O przyszłości naszego kraju. I jeżeli mówimy o stracie czasu, to nie ta debata jest stratą czasu, ale stratą czasu jest te półtora roku, które Polska musiała przeżyć pod waszymi rządami, jak mówił pan prezes, pod rządami panów z PiS. Dobrze pamiętam. I to jest tak, że można mówić, i to słyszymy przecież za każdym razem, że macie w Sejmie większość, że macie przewagę, że możecie wygrać każde głosowanie. I to jest prawda. Macie jeszcze w Sejmie większość, ale na pewno nie macie tej większości w Polsce, wśród Polaków. Polacy nie mogą już na was patrzeć, a przynajmniej większa ich część. I dobrze o tym wiecie. Dlatego to wszystko, co robicie, jest zagłuszaniem tej rzeczywistości. Łącznie z tym gierkowską próbą stworzenia wystawy, która ma zamazywać rzeczywistość i ten smutny obraz Polski, którą przez półtora roku zbudowaliście. Macie większość w Sejmie, nie macie go w kraju i tego się boicie. Boicie się wyborów, boicie się Polaków. Chcecie narzucić swoją wolę. Chcecie przegłosować wszystko tutaj, żeby zakłócić, żeby zakłócić rzeczywistość, która jest poza tym budynkiem. Nie uda wam się to zrobić. Polacy dzisiaj chcą rozmawiać o wizji Polski, chcą rozmawiać o przyszłości. Od nas tego oczekują. Mówią wielokrotnie, rozmawiajcie o Polsce, jaką chcemy. Co jest naszym celem? Co jest celem naszego kraju w perspektywie najbliższych miesięcy, lat, kadencji? Przecież to nie jest tak, że coś się kończy. Jesteśmy w etapie, jesteśmy w procesie budowy naszego kraju. Polacy chcą Polski europejskiej, euroatlantyckiej, bezpiecznej i praworządnej. Polski troszczącej się o swoich obywateli i ufającym im. Polski samorządnej i nowoczesnej, uczciwej, spokojnej, stabilnej i wreszcie, co najważniejsze, zdrowej psychicznie. Polski, która musi być przewidywalna, Polski, która nie jest Polską chaotyczną. Polski, która nie jest prowadzona przez kilku fantastów, amatorów, a otoczona jest grupą cwaniaków i partyjnych dorobkiewiczów. Tak jak wy ją zbudowaliście. Chcą Polski odpowiedzialnej za swoich obywateli. Odpowiedzialnych za przyszłe pokolenia. Chcą państwa,
chcą kraju szanowanego poza granicami, państwa odpowiedzialnego, ważnego partnera w Europie. Taką Polskę chcielibyśmy wszyscy zapewnić nam i naszym dzieciom i obiecuję, że taką Polskę zaczniemy budować pierwszy dzień po wygranych wyborach. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w listopadzie 2005 roku, półtora roku temu, kiedy zaczynaliście swój polityczny karnawał, z tego miejsca pani premier Beata Szydło obiecywała, będzie cytat teraz, pokora, praca, umiar, roztropność w działaniu i odpowiedzialność, słuchanie obywateli, koniec z arogancją władzy, koniec z pychą. Co? Boli. Nigdy w tym Sejmie po 1989 roku premier polskiego rządu nie powiedział tak nieprawdziwych słów, które tak zostały brutalnie zweryfikowane przez waszą rzeczywistość, przez wasze działania, przez waszą aktywność. Wstyd. Po półtora roku, bo ten czas już mija, należy was rozliczyć z tych obietnic. Z tych i wszystkich innych, które składaliście i w kampanii wyborczej, i później, przez te półtora roku. Zdecydowana większość mówi dzisiaj w Polsce, wyjdźcie na ulicę, idźcie do sklepu, porozmawiajcie z Polakami. Wtedy usłyszycie. Będą krzyki, panie marszałku? Jest dzwonek? Panie pośle Kaleta, proszę. Jest dzwonek, to używamy. Po półtora roku rozliczamy was z obietnic i mówimy, najmniej odpowiedzialna, najbardziej arogancka i szkodliwa władza po 1989 roku. Mówimy to dzisiaj tu, bo Polacy nam mówią o tym codziennie. Jakie są symbole waszych rządów, tego półtora roku? Co zrobiliście, żeby wam powiedzieć i opisać, pokazać? Zdemolowaliście system prawny oparty na konstytucji. Podeptaliście ją wielokrotnie, podobnie jak Trybunał Konstytucyjny, prokuraturę i niezależne sądy. Stworzyliście instytucję Misiewiczów, Misiepisie. Aroganci partyjni bez żadnych zasług i kompetencji w urzędach, spółkach, dyplomacji i oczywiście w wojsku. Następna rzecz, klęska 1-27 w Brukseli. Nie pamiętacie tego? 1-27. Okrywa was hańbą i pokazuje szkodliwe dla interesów, jak dla interesów Polski są wasze pomysły. Rozbijanie bez opamiętania rządowych limuzyn. Wycinanie milionów drzew na szkodę przyszłych pokoleń. Chaos w szkolnictwie i ograniczanie wolności w kulturze. Wreszcie upartyjnienia mediów publicznych, które miały służyć obiektywne informacje, a służą wam do walki z opozycją. I wreszcie demontaż armii, zdemolowanie armii i upadek polityki zagranicznej. To jest osiągnięcie waszego półtora roku rządu. Pani premier, pani jest za to formalnie i prawnie odpowiedzialna. To oczywiste, tak? Zawsze jest tak, bo szef rządu zawsze bierze na siebie odpowiedzialność. I za to zostanie pani rozliczona. To wszyscy wiemy. Zwłaszcza pani to wie, bo pani przecież faktycznie nie rządzi tym rządem i nie rządzi naszym krajem. Przecież to nie pani zdecydowała o tej nienawistnej szarży przeciwko Donaldowi Tuskowi, naszemu rodakowi, byłemu premierowi w Brukseli. Przecież to nie była pani decyzja. To nie pani dała się rozpasać Antoniemu Macierewiczowi demolującemu polską armię. To nie pani wysyła do strategicznych spółek Skarbu Państwa ludzi oskarżonych o oszustwa tylko dlatego, że mają legitymację partyjną PiS. To nie pani. Faktyczny twórca i kierownik tego najgorszego rządu w najnowszej historii Polski siedzi tutaj, w pierwszym rzędzie. I to jest prezes Kaczyński. To pan prezes Kaczyński jest politycznie odpowiedzialny za wszelkie zaniechania i nadużycia tego rządu, często kryminalne. Ale przede wszystkim to pan prezes, bo rozmawiamy o polityce i o przyszłości. Pan jest odpowiedzialny, panie prezesie, za to, że pan dokonał najcięższej zbrodni, czy dokonuje najcięższej zbrodni. Odwraca pan Polskę od Europy.
konfliktuje się z najbliższymi sojusznikami, to pan zawraca Polskę z drogi na zachód, z drogi ku bezpieczeństwu i dobrobytowi. To pańskie fobie o tym decydują i pańskie decyzje. To jest droga, którą z uporem i wyrzeczeniami Polacy, polskie społeczeństwo, polski naród przez 26 lat podążał tą drogą. Za te dokonania wystawią panu ocenę nasi rodacy w najbliższych wyborach, ale historia też pana za to oceni. I musi pan to wiedzieć. Zapłaci pan przed historią za to, co pan teraz robi i za to, na co pan przyzwala. Problemem nas wszystkich troszczących się o przyszłość naszej ojczyzny, a wierzę, że jest nas tutaj większość, leży w tym, że cała wasza formacja, posłowie, senatorowie, wyżsi i niżsi urzędnicy, realizują bezmyślnie ten plan, nie rozumiejąc być może, jak bardzo sprzeczny jest ten plan prezesa Kaczyńskiego z polską racją stanu. W efekcie wasze fobie i nieuctwo powodują, że kierujecie polski okręt w nieznane, niebezpieczne wody autorytaryzmu i to jest wersja optymistyczna. Bo w wersji pesymistycznej kierujecie Polskę, nas wszystkich, w kierunku agresywnej i dyktatorskiej Rosji. I o tym chcę powiedzieć, bo to musi wybrzmieć i chcę, żebyście o tym zawsze pamiętali. Ideowo z Rosją łączy was coraz więcej. Centralizacja władzy, ustawy inwigilacyjne i ograniczające wolności zgromadzeń, upartyjnienie służb, prokuratury, sądów, rozmontowanie apolitycznego korpusu urzędników, zrobienie z mediów publicznych tuby propagandowej, renacjonalizacja spółek, a w planach i wolnych mediów, odcinanie od finansowania niezależnych mediów, fundacji i stowarzyszeń. Tak jak w Rosji krok po kroku tłumicie wolność w naszym kraju. To jest ta sama droga. Idziecie tą samą drogą, co dyktatorska Rosja. Musicie to wiedzieć. Czy polityk może zrobić coś gorszego, pani premier, od działania na szkodę? Na szkodę własnej ojczyzny. Czy zadała sobie pani kiedyś pytanie, oceniając, opisując tę rzeczywistość ostatnich 18 miesięcy? Odcinacie i z tego sobie musicie zdawać sprawę i nie zakrzyczycie tej rzeczywistości i tej prawdy. Odcinacie systematycznie więzy łączące nas z Zachodem. Robicie to systematycznie i od dawna. Nie chcecie, nawet nie udajecie skrywać antyzachodnich fobii. 14 lat temu w kampanii przed referendum, które decydowało o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Jarosław Kaczyński głosił, cytat, wejście Polski do Unii Europejskiej to zagrożenie dla spraw elementarnych, niepodległości i demokracji. To pana słowa z listopada 2002 roku. W listopadzie ubiegłego roku, po kilkunastu latach, mówi pan zupełnie to samo. Nie mogę powiedzieć, że nasza wolność, suwerenność nie jest przez nikogo podważana. W Unii Europejskiej, mówi prezes Kaczyński, mówią, że jeśli wschodnia część Europy przyłączyła się do nas, to musi przyjąć naszą kulturę, czyli wyrzec się tej własnej. Inni mówią, nie możecie realizować własnych interesów. Koniec cytatu. To są pańskie słowa. I właśnie to jest właśnie krzyczycie prawda, bo jesteście, nie lubicie Europy, nie chcecie być w Europie. Chcecie być razem z Rosją na wschodzie. No to jest prawda. No to dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I to są takie bzdury, które opowiadacie, ale naprawdę, bo to jest przerażające, że wy ciągle coraz bardziej w to wierzycie i coraz bardziej te fobie budujecie. Wasz marszałek zwraca wam uwagę. Tragedia Polski dzisiaj, w tym wariancie, leży w tym miejscu, że rząd, polski rząd wraz z ministrami, pani premier Szydło, wraz z ministrami Waszczykowskim i Macierewiczem wprowadza te antyzachodnie fobie w życie. To nie tylko wasze okrzyki czy takie bezmyślne reakcje, ale tak naprawdę to jest element polityki rządu. To pani premier
nie rozumiejąc i nie chcąc zrozumieć Europy, przypomnę tylko wyrzucanie, wyprowadzanie flag Unii Europejskiej, flag europejskich z KPRM-u. Jacy wy byliście dumni z tego wtedy. Jacy byliście szczęśliwi, że możecie pozbyć się flag europejskich. Przeprowadziła pani tę absurdalną szarżę w Brukseli. 1:27. No jak można robić taką rzecz, w tak spektakularny sposób doprowadzać do kompromitacji polskiego rządu? Jak można w taki sposób, w tak nieudolny sposób namawiać wszystkich, szefów wszystkich rządów, żeby głosowali przeciwko przedłużeniu kadencji polskiemu kandydatowi, byłemu polskiemu premierowi? No przecież to jest niemożliwe. No. To każdy normalny nas dzisiaj pyta w Europie, co się stało? Co się stało z polskim rządem? Można prosić? Bo poproszę o dzwonek, panie marszałku. To w pani rządzie minister spraw zagranicznych szaleńczo wygraża ostatnio Unii w odpowiedzi na tę Brukselę. Cytat. Musimy drastycznie obniżyć poziom zaufania wobec Unii Europejskiej. Zacząć prowadzić politykę negatywną. Blokować inicjatywy. Prowadzić bardzo ostrą grę. To jest wasza odpowiedź na to, co zdarzyło się w Brukseli. No to pomsty do nieba wołano. Nie rozumiecie w ogóle polityki zagranicznej. To pani rząd doprowadził do tego, że na spotkaniu w Wersalu, gdzie uczestniczą najważniejsze, największe kraje w Europie, Francja, Niemcy, Hiszpania i Włochy, nie ma pani premier, nie ma pani tam, nie jest pani zaproszona. A sprawa dotyczy fundamentalnych rzeczy. Dotyczy pytania, co z Europą kilku prędkości, jakie jest zagrożenie. My nie ma nas przy stole. Nikt nas nie zaprasza, bo po prostu nie chcą z panią, nie chcą z nami, nie chcą z wami rozmawiać. Tu w końcu pani rząd, choć znów warto, panie prezesie, przypomnieć sobie prawdziwego autora, wraz z całkowicie niestety bezwolnym prezydentem Andrzejem Dudą doprowadził do tego, że przestał działać Trójkąt Weimarski. Z Niemcami i Francją, przez te relacje, przez ten trójkąt, przez budowanie takiego dobrego przekonania, że Polska jest w tej trójce, która ma wpływ na politykę europejską, dzisiaj tego nie ma. Nie mamy wpływu, chociaż tak było przez 25 lat. Mieliśmy wpływ na decyzje w Europie właśnie przez żywe funkcjonowanie tego trójkąta. Dzisiaj tego nie ma. Mimo nagłaśniania hucznie dziesiątek spotkań prezydencji naszej, przestaje działać Grupa Wyszehradzka. Partnerzy z Czech, Słowacji i Węgier kurtuazyjnie przyjeżdżają, widują się z wami, robią sobie zdjęcia, ale jaki jest efekt tych spotkań? No taki, że głosują przeciwko pani. No nie ma się z czego śmiać, pani premier. Naprawdę, bo mi jest przykro, ja znam tych ludzi. Ja z nimi rozmawiam. A jeszcze niektórzy z nich nazywają was szaleńcami. No taka jest prawda. Proszę zabrać w Brukseli. Skonfliktowaliście nas z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim, Komisją Wenecką, z Radą Europy, a teraz z OBWE w ostatnim czasie. Mają słuszne pretensje wszyscy oni o rozmontowanie demokracji i rządów prawa. I nie macie na to reakcji. Nie chcecie z nimi rozmawiać. Ciągle odwracacie się tyłem od Europy. Ciągle szukacie kłótni i konfliktów z europejskimi partnerami. Zapłacimy za to nie tylko przy budżecie unijnym, przy pisaniu następnego budżetu, przy konieczności sięgnięcia po te pieniądze, bo przecież wiemy, jak one są ważne dla rozwoju i modernizacji naszego kraju. Ale przez półtora roku też pokazaliście, przez sparaliżowanie urzędów marszałkowskich, przez sparaliżowanie wydawania tych pieniędzy europejskich, przez uruchomienie służb, nie potraficie wydawać tych pieniędzy, tych 100 miliardów euro, które rząd Platformy i PSL-u zostawił wam. Wynegocjował to w Brukseli. Te pieniądze są. Nie jesteście w stanie ich nawet sensownie wydać. Nie potraficie tego. Myślę jednak, że nawet te dowody skrajnego, z tej arogancji, infantylnej arogancji, prostactwa czasami niestety, u naszych europejskich przyjaciół tak ich nie bolą, jak obserwacja destrukcji polskiej demokracji i polskiej praworządności. Tych zasad fundamentalnych dla tego, co zbudowaliśmy, czy budujemy od 1989 roku. Trójpodział władzy, ograniczenie wolności słowa, zgromadzeń. To jest to, czego Europa nie rozumie i przygląda się temu z taką rosnącą irytacją i zdumieniem.
Ze wszystkich badań wynika, że około 80%, ta liczba się zmienia, ale to jest, można przyjąć, że 80% obywateli Polski chce być w Unii Europejskiej. Chce, żeby Polska była w Unii Europejskiej. Czyli wszyscy, którzy widzą, jak nasz kraj się zmienił, szczególnie przez te ostatnie 10 lat, jak rozkwit wypiękniał, jak się modernizuje, jak się zmienia. I wie o tym, że wszyscy wiedzą o tym, że to dzięki funduszom europejskim, ale także sensownemu ich wydawaniu. Dobrej konstrukcji, dobrej współpracy między samorządem terytorialnym a ministerstwami, administracją rządową. Przez ostatnie lata tak właśnie to wyglądało. Dobra współpraca i skuteczne decyzje. I teraz Polacy są zdumieni, chcą być w Unii Europejskiej i ze zdumieniem obserwują waszą politykę. Właśnie nienawistną, niechętną w stosunku do Unii. Nie chcą tego. Polacy nie chcą, żebyście prowadzili ich na peryferie ekonomiczne i kulturowe Europy. Nie uda wam się mentalnie, ekonomicznie i politycznie cofnąć naszej ojczyzny do czasów komunistycznych, bo to jest ta droga. Nie uda wam się. O, jeżeli o powrocie do czasów komunistycznych, to parę słów o gospodarce, bo gospodarka stała się waszym hobby, taką junackim przekonaniem, że to jest coś bardzo ciekawego i interesującego. Wykresy, prezentacje, to jest w ogóle, macie taki bardzo się w to angażujecie, nie rozumiejąc w ogóle, o co chodzi w tym wszystkim. Znaczy, nie rozumiecie tego. Znaczy, niczego nie rozumiecie, a tego szczególnie. Więc chcę powiedzieć, że od tych pokazów, od tych PowerPointów, od tego całego projektu uśmiechu i zaklinania rzeczywistości nie rosną nam gospodarcze, nie. Fakty są takie, panie profesor Pawłowicz, na wszystkim się zna, na gospodarce także. Boję się o polską gospodarkę, jak słyszę to pani Duser. Fakty są takie, że rząd koalicji Platformy i PSL-u zostawił gospodarkę polską w bardzo dobrym stanie. Rosnącą, nowoczesną, dobrze zarządzaną. Dzięki temu mogliście spełnić swoje zapowiedzi z kampanii wyborczej. Właśnie dzięki temu, że i budżet, i gospodarka zostawiona przez nas była w tak dobrym stanie. Po raz pierwszy, i to trzeba powiedzieć, i to musicie przyznać, po raz pierwszy w historii wolnej Polski zdarza się tak, że wzrost gospodarczy hamuje w Polsce, mimo dobrej koniunktury na świecie. W czwartym kwartale 2015 roku wynosił 4,6%. Rok później 2,7%. W całym 2016 wzrost gospodarczy to 2,8% tylko. Dla porównania podam, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy zapowiadał wzrost 3,6%, a sam minister rozwoju 3,8%. Gdzie są te liczby? I żeby... Bo zawsze mówicie, że jesteście dla zwykłych ludzi, że chcecie, że robicie to wszystko dla Polaków, że to jest... Co to znaczy dla obywateli? To ja wam powiem, co to znaczy. 1% wzrostu gospodarczego, który zredukowaliście, to jest rocznie 18 miliardów złotych mniej w portfelach Polaków. 18 miliardów złotych mniej. 18 miliardów. Za 2 lata 37 miliardów, za 3 57 miliardów, za 4, za całą kadencję waszej rabunkowej gospodarki to będzie 78 miliardów mniej. To jest wasza gospodarka, to jest wasze pojęcie o budowaniu zdrowych finansów publicznych, pilnowaniu budżetu i rozwijaniu gospodarki i przyciągania inwestorów zagranicznych. Szczycicie się programem 500+. Na każdy zarzut stawiany rządowi przez media, opozycję, mówimy o tym często, macie wyuczony, po prostu jak w przedszkolu tekst, no ale my wprowadziliśmy 500+. Wprowadziliście, ale tylko w części w stosunku do obietnic, pani premier. Pozwolę sobie zapytać, a kto jest największym zagrożeniem dla tego programu? Opozycja, PO. Opozycja, co próbujecie wmawiać swoim wyborcom? Nie, jesteście nim wy i wasz nieudolny rząd. To jest największe zagrożenie dla możliwości wypłaty tego programu, bo gospodarkę rujnujecie i budżet. I to będzie taki efekt. Nie rozumiecie tego. Katastrofalna polityka gospodarcza waszych ministrów, waszego rządu wprost doprowadzi do tego, że zabraknie środków na ten program. Paradoksalnie jedyną szansą,
po wyborach, żeby ten program był kontynuowany, jesteśmy my, oczywiście. Oczywiście. Brawo. Bo tylko my jesteśmy w stanie i wiemy, jak uchronić, jak uratować polskie finanse. Jak gospodarkę. Zobacz sobie, jak głosowałem. Nie jesteśmy na tym. O braku finansowych kompetencjach PiS. Nie chce dzwonić pan marszałek, więc jadę, muszę mówić dalej. Żeby wam ktoś zdjęcie zrobił i wam pokazał, jak wy wyglądacie teraz, naprawdę. Ty zrób. O braku finansowej kompetencji waszego rządu najlepiej świadczy obserwowanie tempa, w jakim Polska się zadłuża. I tu już tak wam przyjemnie nie będzie, bo będą liczby. Tak szybko jak w 2016 roku nie zadłużaliśmy się ostatnie 10 lat. Tym samym Polska dzisiaj w 2017 roku znalazła się wśród trzech państw Unii Europejskiej, które zadłużyły się w ubiegłym roku, w 2016 roku najbardziej. Tymczasem w czasach naszych rządów, Platformy i PSL, byliśmy wśród trzech państw Unii, które zadłużyły się najmniej. To jest skala waszego upadku i nierozumienia tej sytuacji. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, rząd PiS systematycznie odsuwa Polskę od Zachodu również w sprawach wojskowych. Gdyby, podkreślam, Rosja miała w Polsce wybitnego agenta na najwyższym stanowisku, czy na najwyższych stanowiskach, jaki ten agent jakby był zadaniowany? Co miałby robić? Nie trudno to sobie wyobrazić. Miałby za zadanie osłabić polską armię, zdestabilizować służby i dyplomację, a także systematycznie skłócać nas z zachodnimi sąsiadami. I wy to robicie właśnie. No to jesteście wy, to jest wasza polityka. Pani premier, za pani zgodą pan minister Macierewicz unieważnił korzystny dla Polski kontrakt na zakup 50 śmigłowców dla wojska za 13 miliardów złotych. 13 miliardów złotych plus miliardy na inwestycje, między innymi w Łodzi. W zamian macie kupić, bo to trwa od pół roku, już nie chcę się znęcać nad innymi rzeczami. Będzie jeszcze 8. Zobaczysz. Od 2019 roku będzie następne 8, obiecuję. 12 maszyn za 7 miliardów. Nie macie podpisanych umów, nie ma żadnego offsetu, nie ma żadnych inwestycji. Jest ciągle rozmowa o tym, co ma być. Tego nie ma. Nie zrobiliście tego. To jest nie tylko dwa razy drożej. To są wymierne straty pieniędzy i braku sprzętu dzisiaj w polskiej armii. Minister Macierewicz wycofuje nas z Eurokorpusu, kłamliwie zapowiadając, że tego nie robi. To jest ten sam model, który wy robicie. Krok po kroku wycofujemy się ze struktur europejskich. Próbujecie nieudolnie temu zaprzeczyć, ale takie są fakty. Nieudolnie, za to potwornie długo buduje za to obronę terytorialną, która ma się stać waszym, nie wiem, partyjnym wzmocnieniem, partyjną armią. Z kolei z duma polskiego wojska, 34. Brygada Kawalerii Pancernej rozbrajana jest z nowoczesnych czołgów Leopard. Minister uczestniczy w tajnych transakcjach między Francją a Egiptem, która owocuje sprzedażą dwóch mistrali Rosji. Tak? Tak, tutaj słyszeliśmy z tej mównicy. To rozumiem, że pani premier akceptowała i tę transakcję, i tę informację ministra Macierewicza. A na końcu jeszcze tworzycie obronę terytorialną z partyzanckich grup rekonstrukcyjnych, z kiboli, stworzenie czegoś, wydawanie pieniędzy na coś, co na pewno nie przysłuży się bezpieczeństwu i polskiej obronie. A na koniec jeszcze na koniec, żeby zrobić przyjemność posłowi Brudzińskiemu, to minister Macierewicz obiecuje stocznię okrętów podwodnych w Szczecinie, a nawodnych w Radomiu. To jest pakiet. To są fakty. To są fakty. Teraz o propagandzie. Propagandą nie ukryjecie, nie zakłamiecie rzeczywistości. Tracimy w relacjach z naszym najważniejszym sojusznikiem, ze Stanami Zjednoczonymi. Przez wasze czystki w wojsku. Zwalniacie i wypychacie z armii najlepszych oficerów. No przecież to,
To przecież ja... Po amerykańskich uczelniach. Nie chcecie tego słyszeć. Jesteście zakładnikami tej wiedzy, którą otrzymujecie na posiedzeniu klubów i w przekazach klubowych. No przecież to nie jest prawda. Ci, których wypychacie, których oddajecie, którzy przechodzą na emeryturę, to są absolwenci najlepszych amerykańskich szkół. Że musicie to wiedzieć. No przestańcie się oszukiwać. Przecież to jest ruina, co robi Macierewicz z polską armią. Przecież to wszyscy to wiedzą. Wy tego nie wiecie? Przecież no, między innymi dlatego przegracie wybory następne. Zobaczycie. I teraz jak to ma wszystko wyglądać, jeżeli wypycha się najlepszych polskich generałów. Oni przechodzą na emeryturę. Ci, którzy mają te dobre relacje, są szkoleni w Stanach Zjednoczonych, mają wielką drogę przez Irak i Afganistan. Dzisiaj trzech oficerów GROMu odznaczonych za wybitne osiągnięcia przez odznaczeniem amerykańskich sił specjalnych. Jeden nie żyje, dwóch wypchnęliście ostatnio z wojska. Właśnie dlatego. Dlatego, że mają własne relacje i są poważani i akceptowani przez naszego amerykańskiego sojusznika. I to nie odpowiada ministrowi Macierewiczowi. Przecież to jest absurd. Ustawa zasadnicza, mówiłem o tym wcześniej, trójpodział władz, brak publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego, rozmontowanie legalnego sposobu jego funkcjonowania, wybór sędziów, dublerów na miejsce tych, którzy zostali wybrani. Przecież to wszystko jest efekt łamania prawa przez pani rząd, pani premier. Smutne, i powiem smutne, że waszym żerantem waszych zachowań i postępowania, łamania prawa, praworządności, parlamentarnej demokracji, a także zasad i takiej przyzwoitości, żerantem tego wszystkiego jest prezydent Rzeczpospolitej. Powiem tak, prezydent zgodnie z ustawą zasadniczą czuwa nad przestrzeganiem konstytucji. Jest reprezentantem państwa w stosunkach zewnętrznych i najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych. Prezydent Andrzej Duda nie wypełnia żadnych z tych funkcji. Powiem więcej i mówię to z przykrością. Wybrał model prezydentury partyjno-rekreacyjnej. Niestety. To jest... I to jest sprawa, która będzie miała, ciągle ma wpływ na upadek polskiego państwa i polskiej demokracji. Wszyscy, i chcę wam bardzo wyraźnie o tym powiedzieć, politykom PiS z ław rządowych, z ław PiSu, wszyscy, którzy łamią prawo, osłabiają polską pozycję międzynarodową, gospodarkę, piszą sprzeczne z prawem i konstytucją ekspertyzy, które zamawiacie, wykonują podłe polecenia na wasze polityczne zlecenie, dokonują czystek w instytucjach państwowych. Jesteście odpowiedzialni za demolowanie państwa i prawa. I przyjdzie czas, gdy zostaniecie za to rozliczeni i sprawiedliwie osądzeni. I bardzo wyraźnie chcę powiedzieć, że legitymacja PiS nie będzie jak dzisiaj oznaczała bezkarności. Dzisiaj ta legitymacja to wskazówka ze wszystko można, że byle kto może odbierać meldunek od kompanii reprezentacyjnej, a także taranować auta Bogu duchu winnych ludzi, którzy stoją na światłach. Tak nie będzie. Ja wiem, że PiS to stan umysłu niebezpieczny, bo kreuje bezbarwne posłuszeństwo oraz pazerność. Jesteście pazerni. Tak? Tak nie będzie. Zrobimy wszystko, żeby tak nie było. I dzisiaj o tym wam mówię i żebyście o tym dobrze pamiętali. Rozliczymy ministra Szyszkę, to jest oczywiste, wielokrotnie o tym mówiliśmy, jego współpracowników odpowiedzialnych za wyrąb ponad 2 milionów drzew. Ten wyrąb cały czas trwa. Także na zniszczenie części Puszczy Białowieckiej. Za to wszystko odpowiecie. Odpowiedzą ci, którzy podejmowali te decyzje. Te zniszczone drzewa to 200 tysięcy pyłów rocznie, które zamiast być zanihilowane trafią do płuc Polaków. To jest wasza odpowiedzialność. Rozliczeni zostaną ci, którzy są winni katastrofalnego zadłużenia, do którego doprowadziliście. Mówiłem o tym wcześniej. Zadłużacie nas i przyszłe pokolenia. W samym 2016 roku, w ubiegłym roku,
dług publiczny wzrósł o 94 miliardy złotych. To są dzięki waszym decyzjom i przez waszą nieudolność i arogancję. Ustawa, ci, którzy pisali, będą wprowadzać ustawę o sieci szpitali, która ma przywrócić PRL-owski system scentralizowanej i upaństwowionej służby zdrowia, która dramatycznie wydłuży kolejki do lekarzy i spowoduje, że będą padać powiatowe szpitale. Odpowiedzą za to. Podobnie jak ci, którzy drenują dziś spółki Skarbu Państwa, wyciągając milionowe pensje i nagrody, przekazując je do mediów waszych lub zaprzyjaźnionego ojca dyrektora Rydzyka. Czy wydmuszek takich jak Polska Fundacja Narodowa, która wchłonęła 100 milionów złotych naszych podatków. Gdzie są te pieniądze, pytam się. Co z nimi zrobiliście? I na końcu o pieniądzach i o tych, których skierowaliście, czy pan prezes skierował na odcinek biznesu. Pański były skarbnik, pański kolega Wojciech Jasiński w Orlenie. 3,3 miliona złotych za ostatni rok zarobił. Andrzej Jaworski w PZU pół roku 640 tysięcy. Nie wstyd wam, panie prezesie, nie wstyd panu. Teraz powiem o populizmie, bo pytają nas na Zachodzie, pytają, zastanawiają się, jak jest populistyczne, jakie są... Populizm jest niebezpieczny. Proszę o spokój. Ja mam karać? Chętnie. Populizm jest strasznie niebezpieczny, to jest oczywiste. Wy tego nie rozumiecie, bo uważacie, że to jest element waszej polityki. Chodzi w nim tylko przecież o władzę. Ale kto już zdobędzie władzę, tak jak wy, to wtedy zadaję sobie pytanie. Co jest lepsze od władzy, którą macie? Co jest lepsze? Więcej władzy. Chcecie więcej władzy? Oczywiście, że tak. Lepsze od władzy jest więcej władzy i jeszcze więcej władzy i jeszcze więcej władzy. To jest wasze podejście do polityki, do obecności w życiu publicznym. Bo populizm jest zdradliwy. I on na początku wygląda, że można nim grać. Można go traktować jako zwykły polityczny interes, tak jak robiliście. Jak robiliście w kampanii. Ale proszę nie krzyczeć. Panie marszałku, pana poproszę. Naprawdę. Proszę o ciszę. Zabiera się pieniądze ludziom, tak jak wy zabieracie. Kupuje się wyborców obietnicą, jedną, drugą, piątą. Potem za zabrane im pieniądze zaczyna się część z nich przy akompaniamencie i trąbkach rozdawać pieniądze, które im się wyciągnie z kieszeni. Przez jakiś czas są wdzięczni, są szczęśliwi, mówią, otrzymaliśmy pieniądze. To nie są wasze pieniądze. Nie rozumiecie tego. To są pieniądze podatników, Polaków, a nie wasze. Wy nie macie żadnych pieniędzy. Kiedy ludzie się budzą i orientują, lata międzywojenne bardzo wyraźnie to pokazywały, wtedy budzą się demony. Wtedy jest czas na, że oszustwo i manipulacja społeczna nastrojami i lękami doprowadza do zamachów stanu, do odejścia od demokracji. To jest droga, którą idziecie. To jest droga, którą wybraliście i tego nie rozumiecie. To jest droga niebezpieczna. To jest droga nie tylko na peryferię Europy, to nie jest tylko droga z powrotem do komunizmu, to nie jest droga na wschód, to jest droga przez populizm do dyktatury. Nie pozwolimy wam na to. Dziś PiS, wy budujecie swoje nadpaństwo. Nadpaństwo to jest, funkcjonuje wtedy, kiedy wy decydujecie o wszystkim. To jest dla was model oczekiwany. Wydaje się wam, że go zbudowaliście. Nadpaństwo, czyli to jest sytuacja, w której nic nie obowiązuje, tylko obowiązują decyzje, dyrektywy prezesa partii, która wygrywa wybory. Nie ma konstytucji, nie ma trybunału, który ma pilnować zgodności ustaw z konstytucją, bo uważacie, że 19% czy kilkanaście procent, które na was głosowało, dało wam prawo do decydowania o wszystkim. O wszystkim. To proszę powiedzieć, żeby usiadł poseł Tarczyński. Ale bez debata.
Pana posła Tarczyńskiego proszę, żeby pan tak nie gestykulował rękami. Po co te nerwy? Prawda boli. Prawda boli. Wyborcom się będziecie tłumaczyć, a nie mnie. I teraz jak polega takie, na czym polega takie państwo? No 19% Polaków głosuje, nie ma konstytucji, jest Nowogrodzka, jest centrala, jest prezes, czyli jest tak naprawdę nadprezydent, nadpremier. Jest ktoś, kto koordynuje, nie chcę mówić, nie chcę porównywać, bo pamiętam opozycję demokratyczną, nie chcę mówić albo to się narzuca samo przez siebie. Pierwszy sekretarz i komitet centralny. No, ktoś, kto koordynuje, kto tak naprawdę rządzi. Znaczy taki jest kierunek, który wybrać. Może pan się, panie prezesie, nie akceptować tego, ale pan prowadzi Polskę właśnie w tę stronę. To jest zarządzanie z tylnego siedzenia całymi strukturami. Znaczy to, że pan wzywa ministrów, że robi pan posiedzenie Rady Ministrów przed pół godziny przed normalnym oficjalną Radą Ministrów, że przesłuchuje pan prokuratora Świączkowskiego przez 3 godziny. No przecież, czy to jest normalne? My jesteśmy w 2017 roku. Naprawdę, w 2017 roku. Naprawdę, to jest wstyd. No nie można tak robić. No, trzeba jednak szanować reguły demokracji, parlamentu, no tego wszystkiego, co udało się zbudować przez 26 lat. I teraz... Jak to jest budowanie polityki przez was, podsycanie agresji? Przez te 8 lat słyszeliśmy te krzyki o demokracji, podsycanie agresji, o Polsce w ruinie. To wszystko, co mówiliście, te bzdury, które opowiadaliście. No w ogóle już o żądaniu oddania wraku. No pytam się, gdzie jest wrak? No gdzie jest wrak teraz? No? Czy krzyczycie teraz do swojego ministra? No właśnie tego, znaczy to jesteście, macie prawdę wy korzystacie z prawdy selektywnej. No nie pamiętacie to, co mówiliście przez ostatnie 8 lat, jak się zachowywaliście. O co mówiliście? Mówiliście o państwie uporządkowanym, zdyscyplinowanym, o szacunku dla przyzwoitych ludzi, o tym, że będzie pakiet demokratyczny, że będziecie słuchać opozycji, że będziecie rozmawiać, że będziecie budować inne relacje między rządem a opozycją. Gdzie to jest? No przecież w ogóle tego zapomnieliście o tym, nie pamiętaliście. I to jest wszystko właśnie tak wygląda. Wszystko wygląda, to jest taki towar, który zapakowaliście Polakom, taki towar made by peace. Towar, który już tak naprawdę przy wytworzeniu był nieświeży. Oszukaliście Polaków i na was zagłosowali. I teraz się tego naprawdę boją. Boją się konsekwencji, do których doprowadzi was rząd. Polacy, to nie jest wina Polaków, że dali się nabrać na wasze sztuczki, na waszą kampanię, taką frazeologię, oszustwo, budowanie innego obrazu. Polacy uwierzyli, że politykom można ufać, że kampania wyborcza jest po to, żeby prezentować swoje stanowiska, pisać, opisywać plan, w którym Polska będzie zmierzać i na nich głosować. Większość Polaków, waszych wyborców dzisiaj, i z tego sobie musicie zdawać sprawę, nie chcę odwrotu od demokracji, nie chcę demolowania wizerunku Polski, nie jest za ograniczeniem samorządności, nie jest za zmianą ordynacji, nie jest za odejściem z kursu prozachodniego, nie jest za tym. Wy nie realizujecie polityki i oczekiwań Polaków, nie realizujecie tego, co obiecaliście im w kampanii wyborczej. Oszukaliście ich, oszukaliście Polaków 1,5 roku temu. Dzięki setkom tysięcy Polek na ulicach skupionych w czarnym proteście, który wspierała Platforma i inne ugrupowania, środowiska opozycyjne, PiS wycofał się z przepisów drakońsko zaostrzających ustawę antyaborcyjną. To dzięki temu, że zaczęliśmy wspólnie jako partie opozycyjne protest 16 grudnia ubiegłego roku tu w parlamencie, cały czas media mogą nas obserwować. Nie zakneblowaliście mediów. I obiecuję tu dzisiaj, że zrobimy wszystko przez te następne 2,5 roku do wyborów, by powstrzymać wasze kolejne szaleństwa, które przygotowujecie. Zakaz handlu w niedzielę, ruina polskiej szkoły, pseudoreforma, likwidacja 7 tysięcy gimnazjów, likwidacja niezawisłości sądów,
i wprowadzenie politycznego nadzoru. Będziemy bronić niezależności Polski i Polaków przez 2,5 roku codziennie. Będziemy to robić. I będziemy też walczyć z waszą próbą upartyjniania mediów, tak jak to robicie, kneblowania kultury, zawłaszczania historii narodowej. Niebezpieczny model, który pokazuje historia z Muzeum II Wojny Światowej. Nie akceptujecie tego. Nie akceptujecie wolności w kulturze. Nie akceptujecie wolnego spojrzenia na historię. Nie akceptujecie historii takiej, która wam nie pasuje, nie odpowiada. Wy chcecie pisać swoją historię. Wy chcecie tworzyć swoją kulturę za publiczne pieniądze. Nie zgodzimy się na to. Polityka historyczna to jest coś, co wykorzystujecie jako oręż polityczny i robicie to w sposób nieprzyzwoity. Mówię o tym bardzo poważnie i ten wasz rechot bezmyślny przynajmniej przez chwilę powinien zostać zawieszony. Bo chcę powiedzieć o tym, że nie można mówić tylko o żołnierzach wyklętych, o trudnej historii żołnierzy wyklętych, kosztem całego etosu historii państwa podziemnego, Armii Krajowej, 360 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej, tego wszystkiego, czemu zawdzięczamy dzisiaj wolną Polskę. Nie może historia, wasza historia, czy wasze spojrzenie na historię wypychać prawdę historyczną. Nie może być tak, że przestaliśmy mówić i czcić ofiary zbrodni katyńskiej, mówiąc tylko o Smoleńsku. Ale nie krzyczcie, bo to jest kompromitacja, co robicie teraz. Ale mówię o ważnych sprawach, człowieku. No ale zrozumcie to. To są poważne sprawy. To jest szacunek dla historii. Jeżeli nie będziecie szanować historii, nie będziecie szanować Polaków. Tak jak nie robi, i to widać dzisiaj. Nie szanujecie Polaków, Polski nie szanujecie, bo historii nie szanujecie. Proszę powiedzieć temu człowiekowi, bo to naprawdę jest nieprzyzwoite. To jest nieprzyzwoite. I teraz, jak Muzeum II Wojny Światowej jest takim typowym i to jest symbol, ale muszę powiedzieć bardzo wyraźnie, że to jest coś bardzo przykrego, co się zdarzyło, co się dzieje teraz. I robi to minister kultury. I nie można pozwolić na to, żeby ten proces był kontynuowany. Nie można zawłaszczać polskiej historii. Nie można robić takie. Tego nie można robić. To są grzechy niewybaczalne. Naprawdę. Dla Polski, mówię to, to jest sprzeczne z polską racją stanu. Więc to mówię o tym 1,5 roku. Mógłbym tutaj godzinami mówić. Będziemy jeszcze zgłaszać wota nieufności w przyszłości, bo to wasza aktywność, waszych ministrów jest bardzo dynamiczna i jeszcze, bo niestety możecie zrobić wiele złego. Ale chcę powiedzieć o tym, jaka wizja, jaka Polska, bo pytają ludzie, pytają Polacy nas, co zamierzamy. Powiem w kilku słowach o tym, o jakiej Polsce marzymy, o jaką Polskę byśmy widzieli, jaką Polskę będziemy budować po wygranych wyborach, jakie spojrzenie, jak będziemy chcieli realizować to polskie oczekiwanie, polskie marzenie. Bo przecież ono po 1989 roku nabierało w bardzo taki konsekwentny sposób swojego wymiaru. Dawało nam wszystkim nową szansę. Nadzieję, że Polacy będą dumni, przechodząc przez tą ciężką drogę, przez wyrzeczenia, przez najtrudniejsze dni, często przez przecież transformację, bardzo, bardzo bolesną. Wszyscy przez to przechodziliśmy i uwierzyliśmy, że jesteśmy w Polsce, jesteśmy w kraju, którego możemy być dumni, w którym chcemy być. I dzisiaj nam to zabieracie, chcecie zabrać, bo nigdy tego nie zabierzecie. I chcę mówić o tym, jak tę Polskę widzimy, bo chcę, żeby to wybrzmiało, bo to nie jest tylko tak, że bo można godzinami was tutaj wyciągać przykłady waszego nieuctwa, arogancji i tego wszystkiego złego, co robicie. Ja chcę powiedzieć w kilku słowach o Polsce naszych marzeń, o Polsce europejskiej i euroatlantyckiej, bezpiecznej, praworządnej. Proszę Państwa, proszę o ciszę.
Polska bezpieczna, praworządna, trosząca się o obywateli, ale samorządna, obywatelska, nowoczesna, uczciwa, prawdomówna, światła, racjonalna, tolerancyjna i bogata, ale bogata przede wszystkim potencjałem, potencjałem obywateli. Na podstawie tego szczegółowego będziemy mówić o tym w następnych odsłonach. Będziemy odsłaniać nasz program, pokazywać, jaka jest następna droga i jakie są następne kroki. Ale chcę powiedzieć o kilku rzeczach. Po pierwsze, co zrobimy po wygranych wyborach? Przywrócimy rządy Konstytucji Rzeczpospolitej. Tak, Konstytucja Rzeczpospolitej znowu będzie ustawą zasadniczą. Przygotujemy akt odnowy demokracji, akt restytucji Konstytucji. Jedną dużą ustawą znowelizujemy kilkadziesiąt szczególnie szkodliwych ustaw, które wprowadziliście. Ustaw, które naruszały konstytucję, demokratyczny porządek państwa prawa, równowagę trójpodziału władz. Przywrócimy znaczenie konstytucyjne i niezależność takich instytucji jak Trybunał Konstytucyjny, Narodowy Bank Polski, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, prokuratura, KRS. Zwiększymy kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich. Zrobimy to. Po drugie, zbudujemy Polskę małych ojczyzn. Wrócimy do Polski małych ojczyzn. Zbudujemy Polskę dla obywateli, dla mieszkańców, w których nikt nigdy nie będzie słyszał, że jest obywatelem drugiego sortu. Nikt nie będzie prześladowany. Nikt nie będzie prześladowany czy faworyzowany ze względu na polityczne preferencje. Będziemy budować, będziemy odbudowywać wspólnotę ludzi, którzy kochają miejsca, gdzie, w którym się urodzili i mieszkają, szanują tradycje, z której wyrośli, chcą być dumni z własnej gminy, miasta, dzielnicy, regionu. Przede wszystkim odbudujemy wspólnotę, która ma budować takie trwałe fundamenty bezpieczeństwa i rozwoju, ale także dobrobytu. Chcę, by małe ojczyzny były miejscami, do których Polacy będą mogli wracać po studiach, po pracy za granicą. Będą tam szczęśliwie żyć i mieszkać. Będą czuli się jak u siebie. Żeby ta wizja mogła być skutecznie wprowadzona, oddamy małym ojczyznom i społecznościom lokalnym oddamy udział w podatkach. Oddamy podatki. Żeby każdy Polak płacący podatki wiedział i rozumiał, dlaczego je płaci i na co one będą przeznaczone. Żeby każdy obywatel, każdy Polak miał realny wpływ na to, na co wykorzystywane są jego pieniądze. Żeby miał świadomość, że to nadal są jego pieniądze, zamiast zastraszać ludzi, tworzyć nowe wszechwładne instytucje, Krajową Administrację Skarbową, nadawać nieprawdopodobne przywileje tym, którzy mają właśnie po te pieniądze iść, te pieniądze zabierać. Nie, nie chcemy tego. Chcemy stworzyć system, w którym Polacy nie będą uciekać przed podatkami, bo będą wiedzieli, na co je płacą. Będą widzieli, jak ich pieniądze, wyciągnięte przez nich z ich portfela, jak zmieniają ich dzielnice, ich miasta, ich regiony. To będzie bardzo ważna zmiana. Mówię o tym dzisiaj, bo dla nas to jest wielkie wyzwanie. Przebudowy, zmiany takiego modelu spojrzenia właśnie na Polskę lokalną, na społeczności lokalne w sposób podmiotowy, niecentralny, niecentralistyczny. Są takie kraje w Europie, w którym takie rzeczy działają i będziemy sięgać po te wzorce. Wierzymy, że Polacy są kreatywni, uczciwi i odpowiedzialni, ale przecież nie mieszkają w jednym miejscu. Są wszędzie. Mieszkają w setkach wsi, średnich, małych miast, większych. Tam są małe ojczyzny i to jest ważne, żeby czuć sympatię do tego miejsca, gdzie się mieszka. Chcemy, żeby te małe ojczyzny były najpiękniejsze, najlepiej zmodernizowane, żeby skutecznie wydawały europejskie pieniądze na to, żeby ludziom po prostu lepiej się żyło, wygodniej i otwarcie. Państwo musi pomagać tym małym ojczyznom, musi pomagać obywatelom, lokalnym społecznościom. To jest wymóg państwa, dlatego przeciwstawimy tą centralizację, tę politykę centralizacyjną waszą, bo tu wszystko musi być z waszej strony właśnie centralne.
ma być lotnisko centralne. Teraz dworzec słyszeliśmy, że ma być centralny. Wszystko musi być centralistyczne, żebyście mieli na to wpływ. Nie musicie mieć na to wpływu. Ważne jest, żeby Polacy dobrze się w Polsce czuli, żeby byli dumni, że tutaj mieszkają i żebyście im w tym nie przeszkadzali. Po trzecie, skończymy z bolszewicką centralizacją państwa. Z bolszewicką, z waszą centralizacją, z takim bolszewickim waszym spojrzeniem. Wzmocnimy społeczeństwo obywatelskie od samorządu terytorialnego po samorządy zawodowe i organizacje pozarządowe. To jest sól ziemi, to jest sól aktywności, to jest wielkie osiągnięcie ostatnich 20 kilku lat. Zwiększymy władzę samorządów, przekażemy im więcej kompetencji, ale także większy będziemy walczyć, będziemy budować ich stabilność finansową, łącznie z tym, że zostawimy samorządom udział w VAT-cie. Tak zrobimy to. Zlikwidujemy urzędy wojewódzkie, żeby nie było podwójnej administracji. Przekażemy urzędy, kompetencje wojewodów, przekażemy do marszałków województw, do zarządu województw, które będą wybierane. To będzie prawdziwa decentralizacja. To wam się, nie jesteście w stanie sobie tego wyobrazić, ale tak może być. I to będzie dobra władza. Nauczeni własnym doświadczeniem, też chcę mówić to bardzo o tym bardzo wyraźnie i otwarcie. Nauczeni własnym doświadczeniem, przywrócimy należne znaczenie konsultacjom społecznym i współpracą z organizacjami, ze związkami zawodowymi. I wiem, że mamy tutaj dużo do zrobienia i dużo do nadrobienia. Ale wiem, że musimy to zrobić. Bo wiem, że dzisiaj po waszej ruinie, po tych 4 latach ruiny, którą wprowadzaliście, wszystko, co będzie, wszyscy ci, którzy będą chcieli nam pomóc w procesie odbudowy tego stanu, odbudowy Rzeczpospolitej, do której z tego stanu, do którego ją doprowadzacie i doprowadzicie jeszcze za 2,5 roku niestety, jeżeli dzisiaj nie przegłosujemy was. Potrzebujemy Polaków dobrej woli, zaangażowanych w powrót Polski Rzeczpospolitej w dobre miejsce, na dobre tory. Przywrócimy wysokie kryteria zarządzania polskimi placówkami badawczymi, spółkami Skarbu Państwa. Odbudujemy służbę cywilną, którą zniszczyliście. Odbudujemy ją. Przeciwko wam. Po czwarte, odbudujemy zaufanie obywateli do państwa. To jest niezbędne. Dzisiaj widzimy, jak bardzo Polacy są odwróceni, jak widzimy, jaki jest brak zaufania do państwa, do instytucji. To jest kwestia działania, mówiłem o tym, służb skarbowych. To jest traktowanie obywateli niezależnie od poglądów, wyznania, preferencji, tak samo. Wszyscy są tacy sami. Wszyscy przecież są równi wobec prawa. Wy tego nie rozumiecie. Dla was, przecież mówiliście o tym wielokrotnie, są równi i równiejsi. Są Polacy lepszego i gorszego sortu. Odejdziemy od tego. Nigdy więcej nikt w tym Sejmie nie powie, że są Polacy gorszego sortu. Mogę to obiecać. Chcemy, żeby urzędnicy byli lepiej opłacani. To jest oczywiste. Każda władza tego chce. Tu jest dużo jeszcze do zrobienia, ale chcemy, żeby praca urzędnicza, żeby to zaangażowanie urzędnicze na każdym szczeblu było służebne w stosunku do obywateli. Ale najważniejsze, żeby polscy urzędnicy wiedzieli, że pracują na rzecz swojego głównego pracodawcy. A głównym pracodawcą są współobywatele, a nie jakiś rząd. Współobywatele. To jest główny pracodawca polskich instytucji, polskich urzędników, polskiej administracji. Zawsze, wszędzie. I wrócimy do tego. Przywrócimy sprawność bojową polskiej armii i zaufanie do wszelkich służb mundurowych. Stworzymy, i teraz posłuchajcie, bo to będzie ważne, to sobie zapamiętajcie. Stworzymy możliwość powrotu do służby wszystkim oficerom, których wypchnęliście z polskiej armii. Wszystkim! Po piąte, w polityce gospodarczej i społecznej będziemy dbać zwłaszcza o dwie grupy. To jest oczywiste, że zawsze każdy rząd mówi o polityce w stosunku do młodego pokolenia i do polityki senioralnej. Tu i mówiłem o tym i wiem, że to będzie dla was bolesne. Zachowamy 500+. Więcej. Będziemy realizować projekt, żeby dotyczył każdego dziecka w rodzinie. I to jest to, co obiecaliście i co okłamaliście.
Jeśli chodzi o seniorów, zapewnimy 13. emeryturę, podnosząc emerytalne bezpieczeństwo, bo dzisiaj to jest grupa ludzi, która się o to obawia. I dzisiaj polskie państwo musi mieć na to pomysł, musi mieć na to zapis w budżecie, musi policzyć pieniądze i przekazać, że pokazać, że to jest możliwe i zrobimy to. Odbudujemy system opieki zdrowotnej. Trudno dzisiaj powiedzieć, jak będzie wyglądać Polska po jak będzie wyglądał ZUS, jak będzie wyglądała polska służba zdrowia po tych pseudoreformach. Ale chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że też bardzo selektywnie, ale całościowo i w taki sposób bardzo otwarty, ofensywny, ale przejrzysty, będziemy wspierać polski eksport, obecność polskich firm poza granicami. Robiliśmy to przez ostatnie lata, przez 8 lat, dokładnie tak. Bardzo dobrze nam wyszło. I teraz nie będziemy bajdurzyć, nie będziemy mówić o produkcji dronów czy samochodów elektrycznych, bo to jest absurd. My będziemy po prostu wspierać tych najlepszych, którzy już są na rynkach zachodnich. Producentów autobusów elektrycznych, mebli, kosmetyków, środków transportu, żywności, gier oprogramowania. Tego jest masę. Wszystkich będziemy wspierać, wszystkie polskie firmy, bo uważam, że to jest coś, co jest wielkim wyzwaniem dla nich. Po szóste, to jest ważne, zadbamy o zniszczone przez was środowisko naturalne. To jest rzecz, środowisko naturalne, to co zrobiliście, to nie jest kwestia tylko wycinki drzew. To jest także to wszystko, co robicie ze smogiem, brak reakcji na to, zabranie pieniędzy z programów, które przygotowaliśmy, które były prowadzone. Nie dbacie o to, nie rozumiecie tego, zajmujecie się zupełnie czymś innym. I o tym będziemy mówić, cały projekt przedstawimy, przygotujemy. To jest kwestia kompleksowego podejścia. Uważam, że też Polska dzisiaj, kraj, który jest tak ważny, musi być ważny w Europie, musi być bardzo precyzyjną politykę ekologiczną, musi mieć bardzo, bardzo precyzyjne spojrzenie na przyszłość środowiska naturalnego. Dzisiaj to będzie bardzo ważne i nad tym będziemy pracować. Będziemy mówić o programie dopłat na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Wprowadzimy regulacje określającą normę spalonego węgla, zmodernizujemy system ciepłownictwa. To jest wyzwanie. Są pieniądze europejskie, musimy to zrobić. To jest wyzwanie każdej racjonalnej ekipy rządowa, która wie, że w perspektywie czasu musi być dobry na to pomysł. W ogóle o tym nie rozmawiacie, w ogóle tego nie rozumiecie. Ale powtarzam, to wszystko, co będzie i co jest ważne i co widzimy już dzisiaj, powtarzam, że najważniejszym jednak, i to chcę bardzo wyraźnie podkreślić, najważniejsze, czym będziemy się zajmować przez ten najbliższy czas, ale co zrobimy zaraz po wygranych wyborach, odwrócimy dryf Polski na wschód. Nie pozwolimy wam na to, żeby odejść od polityki prozachodniej, atlantyckiej, proeuropejskiej. Nigdy nie będzie na to naszej zgody. Odbudujemy międzynarodowe znaczenie Polski. Zrobimy to. To będzie trwało, ale jestem przekonany, że nam się to uda. Wskrzesimy Trójkąt Weimarski jako instytucję, jako instrument skuteczności w polityce zagranicznej. Przywrócimy realną wartość Wyszehradu. Skończymy z haniebnymi umizgami do Łukaszenki, które pokazujecie. Haniebnymi. Będziemy realizować na wschodzie prawdziwe polskie interesy. Przywrócimy naszemu krajowi miano poważnego państwa i wrócimy na zachód. Wrócimy na zachód, bo nie ma ważniejszej rzeczy dla następnych pokoleń, żeby iść tą drogą. To jest droga, o których marzyły pokolenia przed nami, pokolenia walczące o wolną Polskę. My dzisiaj mamy szczęście tę drogę, mieliśmy szczęście tę drogę realizować i z niej nie zejdziemy. Wrócimy na zachód, na tą drogę, którą wytyczali przed nami wielcy Polacy. Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki, Krzysztof Skubiszewski, Bronisław Geremek i Władysław Bartoszewski. Wrócimy na tą drogę, bo taka jest wola narodu i tego nie zakłamiecie i nie zakrzyczycie. Pani premier, nieobecny panie prezydencie Kaczyński, nie przekreślicie polskiej tradycji, nie odetniecie nas od Europy.
nie zabierzecie nam bezpieczeństwa, nie ograniczycie polskich ambicji. To jest po prostu niemożliwe. To wam się nie uda. Rzeczpospolita nie będzie państwem panów i poddanych, podzielonym przez was narodem, tak jak chcielibyście to zrobić. Jak sama nazwa wskazuje, Rzeczpospolita jest dla wszystkich. Nie dla jednego człowieka, nie dla jednej partii politycznej, nawet takiej, która wygrywa wybory i ma większość w Sejmie. Nie. Jest dla nas wszystkich. Jest najjaśniejsza. Jest dla wszystkich. Najjaśniejsza. Dla wszystkich. Jest Rzeczpospolita. Dlatego tak bardzo wyraźnie mówię i bardzo wyraźnie powtarzam. Zlikwidujemy podziały, które wprowadziliście na lepszych i gorszych obywateli. Wasi wyborcy znów w demokratycznej Polsce będą jak wszyscy inni, równi wśród równych. Nie zastraszycie ich i nie będziecie nami ich straszyć. Koleżanki i koledzy posłowie, to od was zależy, dzisiaj jest głosowanie, czy skończymy z rządami, niekompetentnymi rządami polityki buty i arogancki, polityki PiS. Czy ten chaos państwa, do którego doprowadziliście, pogarda dla zwykłych obywateli, dryf na wschód, czy on będzie trwał jeszcze kilkadziesiąt minut, czy 2,5 roku? Ale rodakom, Polkom i Polakom chcę obiecać, że to i tak jest, że to się skończy. Grupę arogantów, amatorów odsuniemy od władzy. Zrobimy to. I wrócimy do serca Europy. Wrócimy do europejskich decyzji. I będziemy wtedy wspólnie, razem z Polakami, naprawiać to, co zniszczyliście. To, co zdemolowaliście. Polskie szkoły, polskie szpitale, polskie wojsko i dyplomację, polskie urzędy, na końcu także polskie środowisko. Zwiększymy wydatki na lokalne społeczności, samorządy, ludzi nauki i kultury. Odpartyjnimy media publiczne i zagwarantujemy warunki realizacji ich misji. Zrobimy to. Przywrócimy jednym słowem Polskę obywatelom. Zapewnimy godną płacę, pracę, mieszkania dla młodych. To, co robiliśmy przez lata, przez 8 lat robiliśmy, to tak. Ponad 250 tysięcy mieszkań, które zrobiliśmy, do których dopłacaliśmy i do które oddawaliśmy młodym ludziom na preferencyjnych zasadach. Tak, wrócimy do tego. To, od czego odeszliście. Tylko wtedy nie populizm, nie schlebianie populistyczne, obietnice bez pokrycia i zapowiedzi niemożliwego, ale odpowiedzialność i odwaga powinny kierować naszymi decyzjami, naszą aktywnością. Powinny kierować pomysłami politycznymi, polską polityką. Tylko wtedy będą służyć prawdziwemu rozwiązaniu problemów. Bo ludzie przecież niezależnie od poglądów, od orientacji, płci, chcą żyć w państwie, które daje im poczucie bezpieczeństwa i gwarancję wolności. Tego chcą, o tym marzą. Chcą zapewnionego bytu dla siebie, dla swoich bliskich, dla swoich rodziców i swoich dzieci. Chcą być akceptowani w swoim kraju. Chcą się czuć obywatelami pierwszej kategorii, jedynej kategorii. Chcą być, czego nie rozumiecie, chcą być Polakami i Europejczykami. Chcą żyć normalnie i nie bać się mówić tego, o czym myślą. Chcą być dumni z tego, że są Polakami, że mieszkają w Polsce. Chcą być dumni z tego, nie tylko będąc tu, ale także za granicą. A dzisiaj im to odbieracie. Zbudujemy państwo polskie na miarę naszych polskich ambicji, marzeń naszych przodków, tęskniących przodków, którzy przez pokolenia tęsknili za suwerenną, niepodległą ojczyzną w bezpiecznej Europie. Zbudujemy Polskę otwartą, obywatelską. Polskę, która bez strachu wewnątrz nie będzie się lękać przed światem zewnętrznym. I to obiecuję. Dziękuję. Sejm podjął decyzję o wysłuchaniu.